Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór, Hiltonku, proszę bardzo, moje dziecko. Moje kochane dziecko. Dzień dobry. Obudziłem się, tak, spałem. Było fajnie. Hiltonek. Dobry wieczór, kochani moi. Pierwszy dzień głodówki za mną. Naprawdę głodówki. Cały dzień, od bladego świtu do zmierzchu nie jadłem i nie piłem. Najpierw sobie założyłem, że miałem sobie cały czas w sobie wodę, bo dzisiaj byłem trochę w rozjazdach, ale miałem sobie przy sobie butelkę z wodą mineralną, taką małą, ale wiecie, że nie zrobiłem ani łyka. No. I wypaliłem tylko dwa papierosy. Przyznaję się, że wypaliłem. No, miało być w ogóle nie, ale wypaliłem dwa papierosy. A przez cały dzień na mnie dwa papierosy jest nic. A może w końcu rzucę. Bo powiem wam, że nawet mi się tak bardzo strasznie nie chciało palić. W sumie te dwa papierosy były bardziej towarzysko niż... Ale właśnie zawsze mnie to towarzysko gubi. To towarzysko, że zapal się ze mną, towarzysko. Ty nie palisz się, możesz zapalić. No i potem wracam do palenia, nie? W tle sobie poleci, już zareklamowany ostro na facebookowym portalu. Nie tak głośno mi się. Na facebookowym profilu grupie Jakubowski 76 gadam, bo lubię. Stromae, znany pan pewnie belgijsko-francuskojęzyczny piosenkarz, czarnoskóry zresztą. Bardzo fajny, słynął swojego czasu z takiej piosenki Alors on danse, a teraz nagrywa zupełnie inną muzykę. Nie urzeka. No. No słuchajcie, jaki on ma głos. No. Jest, po prostu jest power w tym głosie. No, a ja jutro tam. Mam wycieczkę życia. Kolejną. No. Wycieczkę do przeszłości. Tak naprawdę, troszkę. Znaczy nie, jadę jutro do Leeds, na cały dzień, na cały Boży dzień. Jadę do Leeds spotkać się z takim człowiekiem, którego nie widziałem 20 lat. No, długa historia. Jadę się spotkać z niejakim Grzesiem. Tak go będę nazywał Grześ, bo on nie jest Grześ w ogóle. Ale dla mnie to jest taki mały Grześ, bo tak ostatni raz go widziałem, to był cały czas mały Grześ, 12-letni. Teraz Grześ już nie jest 12-letni, już nie jest mały. Ale całkiem niedawno znaleźliśmy się na Facebooku i się okazało, że mieszkamy niedaleko siebie w Anglii. Chłopak, młody chłopak z mojego osiedla w Katowicach, w Bogucicach. Częsty gość mojej kawiarenki internetowej, którą prowadziłem mając lat 20, 22 chyba miałem wtedy, no. Prowadziłem kawiarenkę internetową też. I tam był czas tym gościem, jako taki dzieciak jeszcze szkolny bardzo. Podstawówkowy. No i się jutro widzimy. Dobrze, nigdy nie byłem w Leeds. Też zobaczę Leeds przy okazji. Oczywiście zrobię ten, relację. Fotorelację Jakubowskiego. A co do głodówki i co do kontestowania, właśnie kontestowania, moi drodzy, ja was proszę, no. Ja wam daję tyle wolności, swobody i wyrozumiałości, wyrozumienia, miłości mojej osobistej, empatii. A zdarzają się wśród was... Dobra, nie chcę powiedzieć, że hieny, ale wilcy tacy, co mnie krytykują, że islam. Co wy kurwa chcecie od tego mojego sufickiego islamu? Już nie chcę mówić brzydko, żeby się odpierdzielić ode mnie, bo to moja sprawa, ale... Bo tak to wam nie powiem, bo jesteście moimi ukochanymi widzami, więc nie będę wam tak mówił, ale... Dla tych, którzy zadają pytania, ale po co ci ten islam? No to odpowiadam, ale że sufizm jest osadzony w islamie. Ale ja zawsze powtarzam od początku, że ja nie wiem z jakiego powodu sufizm jest uznany za odłam islamu. No ma podstawy, ale sufizm i sufici jako grupa, jako sekta, jako odłam islamu są przez tradycyjnych muzułmanów bardzo nielubiani. Nie jesteśmy przez nich lubiani i tolerowani, bo jesteśmy zbyt otwarci. Dla nich. W ogóle to oni nas nazywają ekstremistami, że my chcemy Koran na nowo pisać. Ja tam wiem. Powyrzucać by trochę można było, ale żeby od razu pisać na nowo, nie. Ale dla tych, którzy kontestują, to powiem tylko jedno zdanie. Moi drodzy, pozwólcie mi żyć tak, jak chcę. Ja zresztą widzicie moją postawą życiową w wielu filmach. Ci, co znają mnie na żywo, a też tacy też kontestują. Wiecie, jakim jestem człowiekiem i porównywanie mnie do galopującego islamizmu jest dużym nadużyciem, no. Gdzie jest u mnie ten galopujący islamizm? Gdzie? O, słuchawki Jakubowskie. O, bo stracę.
Słuchajcie, zrobiłem wczoraj i przedwczoraj tyle terapii, że mój głos musi odpocząć, dlatego dzisiaj nie było żadnej, jutro też nie będzie. Ale gdzie ten galopujący islamizm, co? Gdzie ja tu jestem islamistą galopującym? Miśki drogie, no weźcie się, uspokójcie, dajcie sobie trochę, jak to się godo na Śląsku, dajcie się żuru, dajcie się żuru. No co ty nie powiesz? Ja w twoim wieku tak nie robiłem. Czekajcie, muszę zastopować muzykę, która przychodzi po tym, bo ona jest nie ten. I coś sobie puścimy fajnego? Nie wiem w sumie. Nie, może w ciszy posiedzimy. Bo... O, to może być ciekawe. No, i dajcie sobie spokój w doszukiwaniu się islamizacji we mnie. Ja przecież jestem wojującym przeciwnikiem islamizacji. W Europie zwłaszcza. Ja też myślę, bo to wynika, myślę, z tego, że dla wielu ludzi ciągle osadzonych w stereotypach pewne rzeczy są nadal nie do pojęcia. A mianowicie nie do pojęcia jest, że można być gejem i prawicowcem. To się, dla wielu ludzi to się wyklucza, dla mnie w ogóle. Dla wielu ludzi się wyklucza to, że można być muzułmaninem, no w moim przypadku muzułmaninem, sufitą, tak? I być obrońcą chrześcijańskiej Europy. Jak to? No tak to właśnie. Tak to właśnie. Jeżeli się przejdzie przez podstawy, przez islam i podstawy islamu, które są w tej chwili odrzucane bardzo często przez tradycyjnych muzułmanów, w ogóle jaki paradoks, nie? Ale są, oni są tak, nie, część z nich, zwłaszcza ci islamizujący, są na tyle nastawieni przeciwko chrześcijaństwu, że odrzucają swoje własne wartości zapisane w Koranie. Byleby tylko nie. Proponuję przejść przez historię religii i poczytać, jaki islam był reprezentowany na samym początku. No dobrze, były najazdy Turków osmańskich na Europę, ale to nie była islamizacja, to był podbój terytorium. Niekoniecznie, wyobraźcie sobie, no bo niekoniecznie chodziło o to, żeby wszystkich nawracać. Przecież pod zaborem tureckim osmańskich Turków przez setki lat żyli na przykład Serbowie, żyli Chorwaci, żyli Bułgarzy i oni jakoś, czy Macedończycy, i oni nie przeszli wcale na islam. Zresztą wyprawy krzyżowe, które swojego czasu sobie jeździły na wycieczki do Jerozolimy, ze zdumieniem zauważały, że w islamskich miastach są dzielnice chrześcijańskie. Muzułmanie w miastach swoich islamskich wydzielali dzielnice dla innowierców. Oni sobie tam mieszkali spokojnie, niepokojeni przez nikogo. No. Tak, tak, wiem, musieli płacić podatek. Jizije. No ale w islamie jest tak, że każdy płaci podatek na wspólnotę. To nie jest tak, jak tam niektóre bzdurne źródła podają, że jizija była, czy jest podatkiem, która ma zagwarantowywać, że to jest opłacanie swojego życia, żeby nie zostać zabitym, jak się nie przechodzi na islam, to trzeba płacić za to pieniądze. Nie, nie, to nie jest tak. Każdy muzułmanin ma obowiązek odprowadzać zakat co roku. Zakat to jest procent twoich dochodów rocznych. I to musisz wpłacać. Musisz mieć potwierdzenie, że wpłaciłeś na jakąś organizację islamską określony procent swoich rocznych dochodów. Jako dowód, że zapłaciłeś zakat, czyli podatek na wspólnotę całą, na świecie. Tak to działa. No. Niektórzy płaczą, bo mają dobre dochody i muszą płacić duże pieniądze, ale każdy płaci. Każdy płaci. Możesz sobie wybrać organizację, na którą płacisz, ale to jest właśnie podatek, to jest darowizna. Procent twoich dochodów. To jest o tyle sprawiedliwe, że nie jest zarządzany przez żadną organizację w postaci na przykład rządu, który by sobie z tego coś uszczknął, prawda, i zabrał. Nie, 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 tu nie ma tak. No a zakat jest, zakat jest podatkiem, a jizija jest podatkiem dla niemuzułmanów. Jeśli chcą żyć w tej wspólnocie, na przykład wśród muzułmanów, to muszą też płacić podatek. No, chyba logiczne i sprawiedliwe, nie? Wiecie co, wolałbym żyć w takiej wspólnocie, niż w tej chwili, w której żyję w tej chwili i płacę ogromne podatki na państwo brytyjskie, z których tak naprawdę nic nie mam. W Polsce zresztą to samo, czy w innym kraju europejskim, każdym innym. Płaci się ogromne podatki na Unię Europejską i nie tylko, i gówno z tego jest. Wszystko jest przepierdalane i jesteśmy okradani z tych pieniędzy tak naprawdę. A dobra, koniec politykowania. Wróciłem do domu, poczekałem na zachód słońca, najadłem się.
No i wiecie, że będę trzymał tą dietę. No, będę trzymał się tej diety. Fakt, że już w okolicach godziny 5 po południu, zwłaszcza, że przede wszystkim dzisiaj był bardzo upalny dzień, już tym, że nie piłem cały dzień i nie jadłem cały dzień, już byłem taki poddenerwowany, że mnie wkurzali, ludzie mnie wkurzali prostymi rzeczami. To też nauka dla mnie, od razu, wiecie, bo to też, żeby kontrolować swoje emocje. No, jestem spragniony i jestem głodny, ale to jest nie powód, żeby wyładowywać się na Bogu ducha w innych ludziach. Więc od razu było hold, Michael, holduj trochę, przytrzymaj, nie krzycz, nie podnoś głosu, nie reaguj nerwowo. Znieś z godnością niewygody, którą przeżywasz, na własne życzenie zresztą. Słuchajcie, taki post dosyć dobrze też tresuje silną wolę. No i pierwszą herbatę wypiłem, zimną co prawda, ale wypiłem po zachodzie słońca. I jestem z siebie zadowolony, że wytrzymałem. Na razie pierwszy dzień. Pogadamy za 4 tygodnie. Jak wytrzymam, słuchajcie, jak wytrzymam 4 tygodnie, to możecie mi postawić flaszkę whisky wtedy. Zgadzam się. Możecie postawić. Dobra, koniec wygłupów, Michael, bo ja muszę rano wstawać. Kochani, pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Życzę Wam udanej środy. Środa, pamiętacie, środa, dzień loda, więc wy możecie, ja nie, ale wy zjedzcie sobie lody. Najlepiej sułtańskie albo kalipso. Jezu, jak ja bym lody kalipso zjadł, ale wiecie, takie te w kuli. Pamiętacie, kula pakowana w celofan. Taki przeźroczysty ten, folię przeźroczystą, żeby było widać, że ma trzy kolory. Zawsze najwięcej było tego waniliowego. Potem było kakaowej, truskawkowej, takie te trzy kolory. Jezus, te lody, Jezu, jak bym zjadł. Wiem, ale wiecie co, jak się jest na poście, to by się wszystko człowiek by wszystko zjadł, nawet ślimaki. Już nie jestem głodny, bo już się najadłem, ale ktoś tam napisał, że to hipokryzja, że pościmy od wschodu do zachodu słońca, a potem wpierdalamy jak świnie. No nie wpierdalamy jak świnie, tylko każdy je tyle, ile może. No. Słuchajcie, jeść w poście też trzeba jeść. Przynajmniej jeden posiłek dziennie. No. My to jeszcze mamy lajcik. Mi opowiadał kolega, jak na przykład w tym czasie teraz w niektórych częściach Pakistanu panują tak ogromne upały, że wyobrażacie sobie na przykład nie pić przez cały dzień, przez 14 godzin w ogromnym upale 40-50 stopniowym, ludzie nie biorą nawet kropli wody do ust. No. Trenowanie charakteru przez miesiąc i bardzo dobra, przede wszystkim słuchajcie, głodówka oczyszczająca organizm z toksyn, niesamowicie. No a ja miałem dzisiaj kolację bardzo jarską, którą sobie sam zresztą ugotowałem. Bo miałem ryż, ale taki ciemny ryż, taki brązowy. Ja nie wiem, jak on się nazywa dokładnie. Brązowy ryż. No. Wiem, że go trzeba gotować dłużej, że charakteryzuje się tym, że musi być gotowany dłużej niż normalny ryż i zawsze jest lekko al dente. Nie da się go rozgotować. I ten brązowy ryż miałem, ugotowałem sobie, kupiłem sobie w tym, w takiej zalewie, w puszce chickpeas, to znaczy ciecierzycę w takim sosie własnym. I do tego powrzucałem sobie kawałki sera żółtego, żeby się tak trochę rozpuścił, rozmelto. Tak jak wyszło, ale i do tego dałem groszek zielony. Bardzo lubię. I to się tak przedgotowało ze sobą, zrobił się taki gęsty sos serowo, chickpeasowo groszkowy i tobie to polałem tym, ten ryż sobie tym polałem i takie coś zjadłem. I było bardzo dobre, bo sam sobie zrobiłem. Dobra, kochani, idę na wycieczkę z Hiltonem po okolicach, a mianowicie idziemy zrobić siku kupa. Siku kupa? Idziemy siku kupa? Idziemy na pacielek? Idziemy. Idziemy na pacielek. Więc tam wstał, to idziemy. Życzę Wam udanej środy, udanego dnia. Pozdrawiam Was jutro z Leeds. Nie wiem, czy nagram coś wieczorem, bo bardzo późno wrócę do domu, będę przed północą. Więc być może nie, ale w czwartek Wam na pewno coś nagram. Kochani, pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia. A jeżeli macie jakieś pytania, no to oczywiście zapraszam do komentowania i proszę nie kontestować mojego wyznania, bo wiecie, co mnie tak ubodło trochę, to, że niektórzy z Was zarzucają mi, że ja przyszedłem na islam i jakbym nie wiedział, co robię. Bo dokładnie takie wpisy się pojawiały, że jakbym nieświadomie dokonał wyboru, albo że to w jakimś amoku, albo że no nie wiadomo, o co chodzi, po co ci ten islam, bla, 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 bla. Przecież to mordercy i coś tam. Ludzie, uspokójcie się. Ilu znacie, dla tych, którzy mają takie wątpliwości co do mnie, to zadam tylko jedno pytanie, niech sobie sami w duszy na nie odpowiedzą. Ilu znacie muzułmanów na tyle, żebyście przebywali z nimi, żeby znać ich dobrze i wiedząc, znając ich obyczaje. Nie mówię nawet o sufitach, ale o zwykłych, tradycyjnych wahabitach, sunnitach i tak dalej. No, poproszę, odpowiedzcie sobie sami na to pytanie. Kocham Was. Jest Ramadan.
Na razie. Ja dobrze, poza Ramadanem też was kocham jeszcze bardziej. Wtedy jestem pijany, a teraz jestem trzeźwy. I będę nie do zniesienia, mówię wam. Pozdrawiam serdecznie, jest cielo Kalipso. Pa.